Pochodzący z Norymbergi, Bartel i Sebald Behamowie byli artystami działającymi w pierwszej połowie XVI wieku. Wraz z kilkoma innymi twórcami tego czasu określani byli mianem Kleinmeister, mali mistrzowie. Owi mali mistrzowie niemieccy nie stanowili zwartej grupy ani nie należeli do określonej szkoły. Uznani za kontynuatorów twórczości graficznej Albrechta Dürera, rozpoczęli działalność w okresie zbiegającym się ze śmiercią mistrza. Określenie Kleinmeister często utożsamiano z niższym statusem samych artystów i gorszą jakością ich dzieł. Odnosiło się ono jednak przede wszystkim do niewielkiego rozmiaru wykonywanych przez nich rycin. Wymiary tych rycin wynoszą średnio około 117 na 75 mm. Dotychczas nie potwierdzono obecności żadnego z braci Behamów w warsztacie Dürera. Mimo to wpływ jego twórczości widoczny jest w tematyce i stylistyce prac obu rytowników. Sebald, kopiując dzieła mistrza, zarówno w technice drzeworytniczej, jak i miedziorytniczej, nierzadko je przerabiał i interpretował na nowo. O tym, że mógł pobierać nauki od Dürera, świadczy sposób modelunku postaci i technika jego najwcześniejszych rysunków i rycin. Innym ważnym źródłem inspiracji braci Behamów, podobnie jak pozostałych małych mistrzów, była grafika włoska. Nawiązania do niej są obecne zarówno w zakresie stylistyki, kompozycji, jak i przejmowanych motywów. W ich rycinach widać znajomość renesansowych form i klasycznej, południowej kompozycji obrazowej. Interpretowali sztukę antyczną i włoską w sposób zależny od twórczości Dürera. Jako pokolenie czerpiące bezpośrednio z dorobku wielkiego twórcy, czynili tematem swoich dzieł akty, alegorie, historie. Do ulubionych motywów zaczerpniętych z grafiki włoskiej należały putta i sceny walk w formie fryzu. Poza wspomnianymi wzorcami, dużą rolę w kształtowaniu twórczości Sebalda odegrał jego brat Bartel. Miał być on jego pierwszym nauczycielem. Zestawienie twórczości Behamów pozwala stwierdzić, że w początkowym okresie swojej twórczości Sebald nie kopiował bezpośrednio prac Bartela, lecz zapożyczał i przerabiał motywy znane z jego rycin. Jednak po śmierci brata wielokrotnie powtarzał całe kompozycje, a nawet przerabiał płyty, dodając swój monogram. Dla większości badaczy najważniejszym wydarzeniem i jednocześnie punktem zwrotnym w życiu i karierze artystycznej Sebalda i Bartela Behamów był proces sądowy w styczniu 1525 roku. Wówczas to obaj bracia wraz z jeszcze jednym artystą, Georgiem Pencem, zostali wezwani przez Radę Miejską Norymbergi z powodu radykalnych poglądów dotyczących religii i lokalnej władzy. Zaprzeczenie znaczenia tradycyjnej Eucharystii, sakramentu chrztu oraz krytyka kaznodziejstwa i zanegowanie istnienia autorytetów, zarówno w życiu religijnym, jak i społecznym, stały się wystarczającą podstawą do wygnania artystów z miasta podlegającego władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karolowi V. Rytownicy wielokrotnie zwracali się do władz z prośbą o możliwość powrotu. Zgodę uzyskali w listopadzie 1525 roku, jednak już rok później bracia Behamowie zostali ponownie wezwani przez Radę w celu wyjaśnienia swoich odmiennych od powszechnie przyjętych poglądów religijnych. Dokładna dokumentacja przebiegu procesu, zachowana do dzisiaj, stała się punktem wyjścia dla wielu historyków sztuki, a przede wszystkim dla przedstawicieli marksistowskiej myśli o sztuce. Behamom i Pencowi nadano miano trzech bezbożnych malarzy, a ich prace graficzne interpretowano głównie przez pryzmat wspólnego wątku biograficznego. Oskarżenie, które miało zaważyć na dalszych losach artystów, doskonale wpisywało się w kategorię progresywizmu marksistowskiego. Główny nacisk kładziono na buntowniczy czy wręcz rewolucyjny charakter zarówno poglądów, jak i twórczości artystów. Podnoszono ich rzekome utożsamianie się z ruchem chłopskim i wspieranie plebejskich postulatów,
sprzeciw wobec zastanej formie religijności oraz dokonanie przełomu w niemieckiej grafice poprzez wprowadzenie italianizujących form. Zgodnie z taką koncepcją, prace graficzne bezbożnych malarzy miały przyczynić się do powstania i sukcesu mieszczańskiej rewolucji. Po powrocie z wygnania Sebald Becham pracował w Norymberdze do momentu, kiedy po raz kolejny naraził się władzom. 22 lipca 1528 roku Rada Miejska zabroniła wydawcy, był to prawdopodobnie drzeworytnik Hieronimus André, drukowanie traktatu Bechama o proporcjach koni, dopóki nie zostanie opublikowana praca Dürera na ten sam temat. Kierowane w stronę Bechama podejrzenia o plagiat, czy raczej kradzież niepublikowanego jeszcze dzieła mistrza, zmusiły go do powtórnego opuszczenia Norymbergi. W mieście pojawił się ponownie w grudniu, jednak od tego czasu zdecydowanie ograniczył swoje wizyty w rodzinnych stronach. Różnorodna tematyka prac graficznych braci Bechamów obejmowała sceny biblijne, mitologiczne, historyczne i rodzajowe. Wizerunki świętych, portrety, przedstawienia alegoryczne oraz motywy ornamentalne, do których należały formy roślinne, zwierzęce, dziecięce czy fantastyczne postacie. Ta duża rozpiętość tematyczna, a także oryginalność treści i przesunięcie akcentu z wizerunków dewocyjnych w kierunku świeckich w dużym stopniu wynikała ze zmieniającej się sytuacji wyznaniowej. Szeroki zakres cechował również formę prac graficznych Bechamów. Od miniaturowych i prostych ilustracji drzeworytniczych, poprzez szczegółowo opracowane miedzioryty o niewielkich rozmiarach, aż po wielkoformatowe drzeworyty. Artyści, tu przede wszystkim Sebald Becham, tworzyli ryciny o funkcji użytkowej, takie jak karty do gry, karty tytułowe czy wzory służące architektom i rzemieślnikom. Rytownik projektował drzeworytnicze druki ulotne, którym towarzyszyły zazwyczaj teksty autorstwa najsłynniejszego norymberskiego poety Meistersingera i dramaturga tego czasu Hansa Sachsa. W pierwszej fazie swojej twórczości, kiedy związany był z Norymbergą, artysta często stosował szrafowanie krzyżowe. W porównaniu z bardziej wyrafinowanymi treściowo, ale niejednokrotnie gorszymi pod względem technicznym pracami z okresu frankfurckiego, ryciny Bechama powstały w Norymberdze cechuje swobodniejszy, delikatniejszy, pełen dynamicznych linii styl. W późniejszym okresie dominuje ciemne tło, które uzyskiwał poprzez równomierne pokrywanie powierzchni podwójnymi kreskami. Ten oszczędny sposób komponowania przestrzeni za pomocą niewielkiej liczby kresek oraz traktowanie pojedynczej linii w sposób dekoracyjny zagubiły się w późniejszym czasie. Zbyt delikatnie opracowane płyty szybko się zużywały. Aby utrzymać popyt na swoje prace, Becham musiał wielokrotnie przerabiać kompozycje na płytach, dodając nowe linie i krzyżowania. Takie przerabianie płyty, czy dodawanie do niej nowych elementów i odbijanie z tej samej płyty kolejnych odbitek, nazywamy stanami ryciny. U Sebalda liczba stanów dochodziła czasem nawet do 8. Oznacza to, że płyta była przerabiana aż 7 razy. Istnienie tak licznych stanów rycin w tym przypadku podyktowane było względami czysto ekonomicznymi, a nie artystycznymi. Odbitki uzyskiwane z przerabianych w ten sposób płyt traciły swój pierwotny charakter i stawały się ciemne i niewyraźne. Przykładem ryciny, na podstawie której można zaprezentować kolejne stany ryciny, jest portret Ferdynanda I autorstwa Bartela Bechama. Pochodzący z gabinetu rycin miedzioryt to drugi stan z trzech znanych. Na pierwszej odbitce stanowej nie ma monogramu artysty. Na drugiej, jak widzimy tutaj, jest już monogram, a na trzeciej znalazł się jeszcze adres wydawniczy. Becham wyrytował 5 portretów, wśród których znalazło się po piersie Ferdynanda I Habsburga i wizerunek cesarza Karola V.
Ich wymiary były stosunkowo duże w zestawieniu z typowymi pracami artysty. Bartel wykonał je na podstawie zaginionych rysunków, powstałych z okazji wizyty cesarza Karola i jego brata w Monachium 10 czerwca 1530 roku. Można przypuszczać, że zamiarem wydawcy było sprzedawanie tych dwóch prac wspólnie. Z tego względu wizerunki szybko zyskały popularność i jako doskonałe narzędzie propagandowe były szeroko rozpowszechniane. Ich kopie wykonał nawet w Rzymie Agostino Veneziano, co świadczy o dalekim zasięgu miedziorytu. Władcy zostali uwiecznieni w wytwornych szubach z ozdobnymi beretami na głowach i godłem złotego runa zawieszonym na tasiemce u szyi. Kompozycja obu rycin nawiązuje do typu obrazu epitafijnego, przypominając tym samym portrety wykonywane przez Dürera. Łacińska inskrypcja pod wizerunkiem Ferdynanda określa go jako następcę tronu i podaje jego wiek. Postać portretowanego jest spokojna, pełna harmonii i godności. Brakuje jej jednak swobody, wyróżniającej nieco mniejsze, a bardziej wyraziste portretowe miedzioryty księcia Bawarii Ludwika X, Leonarda von Ecka czy Erasmusa Baldermana. Prezentowany miedzioryt reprezentował temat typowy i popularny w XVI wieku. Behamowie słyną jednak również z dzieł ukazujących nieco mniej powszechne motywy ikonograficzne lub znane, ale zinterpretowane w nietypowy sposób. Na podstawie kilku przykładów zaprezentuję zróżnicowanie tematyki podejmowanej w ich graficznym œuvre. Pozornie niezwiązany z żadnym tematem religijnym, miedzioryt Skąpiec i martwy noworodek ukazuje nietypowy motyw ikonograficzny. Siedząca na ziemi naga kobieta unosi ręce, splatając je z tyłu głowy w geście rozpaczy z powodu leżącego przed nią martwego noworodka. Stojący obok nagi mężczyzna trzyma sakiewki z pieniędzmi. Powierzchownie może wydawać się, że mamy tu do czynienia ze sceną ukazującą rodzinę, jednak nagość obu postaci wskazuje jednoznacznie, że są to personifikacje poronienia i skąpstwa. To osobliwe zestawienie wyjaśnia inskrypcja znajdująca się na dużej tablicy w prawym górnym rogu, parafrazująca biblijny tekst z Księgi Koheleta. Mąż, któremu Bóg dał bogactwa i majętności i sławę i nie schodzi ni w czym duszy jego we wszystkim, czego jedno żąda, lecz mu Bóg nie dał tej mocy, aby pożywał z tego, ale człowiek obcy ono pożrze. Toć jest marność i nędza wielka, jeśli by kto spłodził 100 synów i żył wiele lat i miałby wiele dni wieku, a dusza by jego nie użyła dobra majętności swojej i nie miałby pogrzebu. O tym ja powiadam, iż lepszy jest martwy płód niżli on. Fragment krytykuje skąpstwo i nieumiejętność cieszenia się z posiadanych dóbr materialnych. Lepsze jest zatem, według autora, poronienie niż niezadowolony człowiek, nieustająco niezaspokojony i pragnący wciąż więcej bogactwa. Taką postawę reprezentuje na rycinie mężczyzna ściskający jedną ręką worek z pieniędzmi, drugą przyciskający do siebie napęczniałą sakiewkę, z której wysypują się monety. Siedząca na jego prawym ramieniu ropucha jest atrybutem skąpstwa, często symbolizuje jednak również zło i zepsucie. Zważywszy na podobieństwo kompozycji, można przypuszczać, że Beham nawiązał do miedziorytu Dürera Rodzina satyra. Zarówno układ postaci, jak i tabliczka z monogramem i datą, zastąpiona u Behama tablicą z inskrypcjami, wskazują, że artysta wzorował się na dziele mistrza. Również gest uniesionych rąk kobiety może wywodzić się z ryciny Dürera Herkules na rozstajach, inspirowanej z kolei Bitwą Bóstw Morskich Manteni. Kolejny, stosunkowo duży miedzioryt ukazuje intymną scenę we wnętrzu. Siedząca na szerokim, kamiennym parapecie kobieta karmi piersią trzymane na kolanach dziecko. Nagość chłopca, brak aureoli i współczesne artyście prywatne pomieszczenie nadają przedstawieniu całkowicie świecki charakter i sprawiają, że można je potraktować nie jako scenę religijną, a dokumentację codzienności. Jednak pominięcie jednego z najczęstszych motywów ikonografii chrześcijańskiej nie jest tutaj możliwe.
Mimo że Matka Boska nie została ukazana jako siedząca na ziemi i w otoczeniu innych postaci, Beham nawiązał do włoskiego typu przedstawień, o czym świadczy jej swobodna poza, umieszczenie przy oknie, uważne spojrzenie i czuły gest obejmowania małego Jezusa. Zarówno nagość dzieciątka, jak i brak aureoli nie są wyjątkowe, szczególnie w kontekście dzieł powstających na północ od Alp. Ponadto XVI-wieczni artyści niemieccy często czynili z prywatnych wnętrz tło dla ukazywanych scen. Obecność lilii, tudzież konwalii, pulpitu i książki oraz szklanego dzbanka, przez który prześwituje światło symbolizujące dziewictwo Marii, dodatkowo potwierdzają identyfikację tradycyjnego tematu. Bezpośrednim źródłem inspiracji dla Bartela Behama był miedzioryt Marcantonia Raimondiego według kompozycji Rafaela. Zanurzona w rozmyślaniach Święta Helena od krzyża opiera się o parapet, tło ukazuje zaś jej wizję, lecącego anioła trzymającego krzyż. Poza świętej wywodzi się z antycznego reliefu ukazującego młodą kobietę, której stopy są obmywane, trzymającą tkaninę przy twarzy z powodu żałoby lub wstydu. W omawianym miedziorycie subtelnej ikonografii towarzyszy wyszukana koncepcja formalna. Profilowe ujęcie Marii i umieszczenie jej w głębi pomieszczenia zostało przejęte bezpośrednio ze sztuki włoskiej, pośrednio natomiast z antyku. Dekoracja płytek podłogowych, złożona z naprzemiennych pasów z kwadratami i kołami, buduje centralną perspektywę kompozycji. Figury geometryczne, stanowiące element wystroju w scenach maryjnych, występowały w sztuce włoskiego renesansu, ale także w wizerunkach Marii powstających w Niderlandach. Uporządkowana kompozycja, równowaga między liniami pionowymi i poziomymi oraz wyraźna granica między cieniem a światłem nie stoją w sprzeczności z poczuciem intymności i bezpieczeństwa. Pod względem stylistycznym miedzioryt jest dziełem ambitnym, łączącym włoską regularność i formalną godność z niemiecką delikatnością, ciepłem, a nawet zmysłowością. Bartel Beham gloryfikuje w swoim dziele macierzyństwo, jednocześnie sprowadzając religijny wizerunek Marii z Dzieciątkiem do wymiaru zwyczajnego ludzkiego życia. Ta tendencja bez wątpienia była podparta dogmatami reformacji, która wykluczyła szczególną rolę Matki Boskiej. U Behama Maria nie jest królową niebios, ale istnieje w sferze pomiędzy tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Motyw religijny stał się zatem dla artysty raczej punktem wyjścia, a nie celem samym w sobie. Przejdźmy do kolejnego tematu, jakim była mitologia. Prezentowana scena ukazuje nagą, siedzącą na ziemi Ledę, z rozwianymi włosami, głaszczącą szyję łabędzia, który przytula ją do siebie swoim skrzydłem i kładzie łapę ze szponami na udzie kobiety. Widoczny w tle zamek na wzgórzu to zapewne miejsce zamieszkania Ledy, etolskiej królewny i królowej Sparty, żony Tyndareosa. Zgodnie z przekazem mitologicznym, gdy Zeus zobaczył kąpiącą się Ledę, zakochał się w niej i postanowił zdobyć, zamieniając się w łabędzia. Owocem ich aktu miłosnego były dwa jaja, z których wykluli się Castor i Pollux. Opowieść stanowiła inspirację dla licznych dzieł sztuki na przestrzeni wieków, już od czasów starożytnych. Beham zilustrował ten znany wątek w stosunkowo wyważony sposób, w porównaniu z włoskimi realizacjami tematu pierwszej połowy XVI wieku. Kochankowie zwróceni są do siebie, jednak nie są jeszcze złączeni w miłosnym uścisku. Mimo że artysta często sięgał po tego typu tematy, podkreślając erotykę sceny czy podniecenie, tym razem był bardzo powściągliwy. Komentarz, jaki pozostawił, to inskrypcja w lewym dolnym narożniku, objaśniająca wydarzenie. Leda w objęciach Jowisza, zmienionego w łabędzia. Trudno mówić o bezpośrednim wpływie konkretnej ryciny na prezentowany miedzioryt. Jednak z pewnością inspiracja pochodziła z grafiki włoskiej.
Wśród artystów z otoczenia Behama nie było szerszego zainteresowania tematem. Znany jest nieco późniejszy wizerunek Ledy z łabędziem autorstwa Heinricha Aldegrevera. Spośród obrazowanych w grafice wątków z historii starożytnej, Sebald Beham prezentował te nieco mniej znane, a na pewno nieznane dzisiejszemu odbiorcy. Recina z 1544 roku jest jedną z kilku prac Sebalda Behama przedstawiających antyczny temat Caritas Romana, określany również jako Cymon i Pero. Historia została opisana w dziele rzymskiego historyka Valeriusza Maximusa. Bohaterem opowieści był uwięziony Ateńczyk w podeszłym wieku, odwiedzany przez swoją córkę, która karmiła go piersią. Bez pomocy kobiety starzec byłby skazany na śmierć głodową. Gdy strażnik dowiedział się o tym niezwykłym akcie miłości, miał wypuścić Cymona na wolność. Nie bez przyczyny motyw ten można odnaleźć nie tylko w kontekście rzymskich cnót, ale też uczynków miłosierdzia w scenie odwiedzenia więźniów, gdzie rozumiany jest jako chrześcijańska caritas. Rozpowszechnienie historii nastąpiło wraz z przypomnieniem jej przez Giovanniego Boccaccia oraz z nowym wydaniem tekstu w 1470 roku. W sztukach plastycznych motyw ten stał się popularny dopiero w XVI wieku. Przypuszcza się, że pierwszym artystą działającym na północ od Alp, który podjął ten temat, był Bartel Beham. Jego rycina, kopiowana później przez Sebalda, powstała w 1525 roku, a więc w tym samym czasie, w którym bracia zostali oskarżeni i osadzeni w więzieniu. Herbert Cielecki uznał, że ich osobista sytuacja miała bezpośredni wpływ na treści poruszane w ich twórczości. Argumentem przemawiającym za taką tezą jest fakt, że pozbawiony wówczas wolności z tego samego powodu Georg Pentz również namalował dwa obrazy z przedstawieniem Cymona i Pero. Miedzioryt jest jednym z dwóch o tej tematyce powstałych w tym samym roku we frankfurckim okresie twórczości Sebalda Behama. Jedna z dwóch rycin niewątpliwie stanowiła wzór dla witraża, którego fragment znajduje się w Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Świadczy o tym zbliżona kompozycja witraża i obu rycin. Kolejny miedzioryt należy do prac alegorycznych Sebalda Behama, takich jak Fortuna, Infortunium czy Melancholia. O ile te wcześniejsze alegorie wpisywały się w pewien tradycyjny kanon w sztuce, o tyle ten motyw pojawił się po raz pierwszy zaproponowany przez małego mistrza. Miedzioryt wyróżnia także to, że nie przedstawia monumentalnej postaci kobiecej otoczonej atrybutami i wypełniającej niemal całe pole obrazowe, a brodatego mężczyznę ukazanego w pejzażu z przepaską na biodrach, usiłującego wyrwać z ziemi cienkie drzewo. Wymaga to od niego wielkiego wysiłku, o czym świadczą napięte mięśnie i zaparcie się nogą o skałę. Zagadkowy bohater swoją aparycją przypomina Herkulesa, ale też popularną w sztuce niemieckiej tego czasu postać dzikiego człowieka, Wilde Mann, słynącego z ogromnej siły. Napis Impossibile, znajdujący się nad głową mężczyzny, wskazuje jednak, że nie chodzi o żadną z tych postaci, ale o uosobienie niemożności, daremności wszelkich ludzkich wysiłków. Ze względu na nietypowy temat i brak jednoznacznego przekazu, miedzioryt pozostawia wiele możliwości interpretacyjnych. Przecenianie własnych sił fizycznych, uosabiane przez bohatera sceny i wyrażone w dłuższej inskrypcji, wiąże się z arogancją, zarozumiałością i zuchwałością, co wydaje się głównym dydaktyczno-moralistycznym przesłaniem. Uważa się, że Behamowie wprowadzili nowy gatunek w obrębie scen rodzajowych. Bartelowi Behamowi przypisuje się wykonanie jednych z pierwszych wizerunków tańczących chłopów w nowej formie.
W twórczości graficznej Bahamów tematyka chłopska pojawiła się najpierw w wielkoformatowych drzeworytach. W późniejszym okresie Zebald Beham wykonał 3 miedziorytnicze cykle przedstawiające tańce chłopskie. Zasadniczą różnicą między tymi dwiema grupami dzieł graficznych była ich wielkość, duży format drzeworytów i miniaturowy rozmiar miedziorytów. Nowatorstwo serii przejawiało się właśnie w wielkości rycin, wymagającej wykonania kompozycji w ramach niewielkiego pola obrazowego. Wyraźny podział na pary czy grupy postaci pozwolił na zróżnicowanie zachowania uczestników zabawy. Różnorodność scen została również podkreślona poprzez indywidualne, inne na każdej rycinie, rozwiązanie strefy w dolnej partii kompozycji. W obrębie całego cyklu utrzymuje się ona na podobnym poziomie, nie tworzy jednak kontynuacyjnego związku między poszczególnymi kompozycjami. Tancerze zdają się kroczyć w otwartej przestrzeni, co podkreśla wiejski charakter uroczystości i sprawia, że uwaga widza koncentruje się na samych postaciach, wyabstrahowanych z otoczenia. Brak tła również stanowi o innowacyjności serii, ponieważ stoi w sprzeczności z tradycją samodzielnego miedziorytu. Najpóźniejszy z 3 cykli ukazujących wesele chłopskie znany jest również pod nazwą 12 miesięcy. Seria znajdująca się w gabinecie rycin jest niekompletna, składa się z 8 miedziorytów, podczas gdy oryginalnie jest ich 10. Związek pomiędzy nimi podkreśla numeracja, obecny na każdej z odbitek monogram HSB oraz data na pierwszej i siódmej odbitce. Ryciny są 2 razy szersze niż te należące do wcześniejszych serii. Artysta przedstawił tańczące pary w innej konwencji niż poprzednio. Pierwszych 6 scen ukazuje po 2 tańczące lub kroczące pary. Siódma jest powtórzeniem znanego już motywu muzykantów, którzy tym razem zamykają, a nie jak we wcześniejszych cyklach, otwierają pochód i stoją za parą dołączającą do korowodu. Wszystkie pary, z wyjątkiem ostatniej, zostały ponumerowane. Nad każdą z nich umieszczono nazwiska tańczących mężczyzn, będące jednocześnie nazwami miesięcy. Artysta dokonał personifikacji miesięcy, ukazując przebieg roku pod postaciami 12 chłopów. Przed nazwiskami znajdują się ich imiona, wywodzące się od świętych, których święto przypadało w danym miesiącu. Mogłoby to wskazywać na wciąż aktualne przywiązanie do tradycji kalendarza katolickiego, w którym dni były przypisane poszczególnym świętym. Beham prowadził dialog z wcześniejszą tradycją wizualną poprzez powtarzanie znanych kompozycji. Z pewnością oczekiwał, że odbiorcy będą w stanie rozpoznać i docenić stosowane przez niego cytaty. Nie chodziło mu jedynie o rodzajowy portret chłopa. Wprowadzenie tzw. odwrotnych cytatów było celowym zabiegiem, stosowanym m.in. przez Dürera. Analogicznie prace graficzne Behama świadomie odwoływały się i stanowiły komentarz do dzieł wcześniejszych. Beham świadomie nawiązał również do ikonografii prac miesięcy, świętych z kalendarza katolickiego, opierając całość na schemacie odpustowego świętowania. Artysta włączył do swojego cyklu jeszcze jedną tradycję ikonograficzną. Z pewnością orientował się w zagadnieniach związanych z astrologią, do których należał motyw dzieci planet. Ostatnia seria łączy w sobie 2 wątki: popularne przedstawienia świąt chłopskich i tradycyjny temat 12 miesięcy. Dowodzi to dużej przezorności artysty, proponującego różne podejścia do jednego tematu. W ten sposób zapewniał sobie przychylność odbiorców o różnych upodobaniach, zyskiwał nową publiczność, a jego prace cieszyły się nieustannie popularnością. Zupełnie odmienną tematykę reprezentują prace ukazujące studia proporcji oraz te, które zdradzają zainteresowanie anatomią. Na miedziorycie 4 konie Zebalda Behama ukazane zostały 4 rumaki w różnych pozycjach.
Stojący na pierwszym planie został zaprezentowany lewym profilem. Jego sztywna sylwetka, szeroko otwarte oczy świadczą o gotowości do biegu. Znajdujące się obok zwierzę, siedzące przednimi nogami na ziemi, a tylnymi podrywające się do góry, wpatrzone jest w ten sam punkt. Wyraźnie zarysowane kości i mięśnie w partii nóg, a także żyły na pyskach, dowodzą anatomicznego podejścia Behama. Mniej dokładnie zostały opracowane dwa konie w prawej części kompozycji, zwrócone do siebie głowami. Silne szrafowanie tła przyczyniło się do stworzenia kontrastu światłocieniowego i uwypuklenia szczególnie pierwszoplanowego rumaka. Zarówno ta, jak i inne ryciny są wyrazem zainteresowania artysty koniem i jego anatomią. O tej fascynacji najdobitniej świadczy przygotowanie traktatu o proporcjach koni, który uznano za plagiat dzieła Dürera, niewydanego za jego życia. Pomimo zakazu, traktat Behama został wydany w Norymberdze przez Hieronimusa André w 1528 roku. Z tego powodu zaledwie 3 lata po powrocie z Banicji rytownik znów musiał opuścić rodzinne miasto. Wydaje się, że Beham nie miał z tego powodu skrupułów. Prezentowana rycina podkreśla jego autorstwo. W widocznym miejscu, w centrum kompozycji, u góry, na białej tabliczce umieszczono monogram HSP. Kolejną grupą są ryciny ornamentalne. Mistrzowski miedzioryt, ukazujący maskę, odznacza się niezwykłą dbałością o detal i plastycznym opracowaniem motywów. Zarówno w tej pracy, jak i w podobnej realizacji zastosowano podział na 3 części. Motyw centralny, a po obu stronach pnącza lub postacie. W centrum kompozycji znajduje się maska złożona z liści. Dzięki płynnemu przenikaniu się form roślinnych i ludzkich, Beham osiągnął efekt iluzjonistyczny, który utrudnia widzowi jasne przyporządkowanie elementów. Broda postaci złożona jest z pokrywających się liści akantu, znajdujących kontynuację w kolistych pnączach w innych częściach kompozycji. Ten pozornie chaotyczny układ tworzy w rzeczywistości uporządkowane i symetrycznie spójne dzieło sztuki. Szczególnie iluzjonistycznie wygląda korona przypominająca palmetę, która zdaje się wystawać poza płaską kompozycję. Nie ulega wątpliwości, że przy tworzeniu tej kompozycji Beham inspirował się włoskimi wzorcami, a szczególnie cyklem grotesek Agostina Veneziano z około 1530 roku. Otwarte usta maski pozwalają przypuszczać, że miedzioryt mógł być pomyślany jako projekt fontanny. Nieco inny charakter mają ryciny ornamentalne putto ze wstęgą z alfabetem i defekujący błazen. W centrum kompozycji znajduje się mały błazen w czapce z dzwoneczkami, który próbuje wyjść poza jej ramę. Jednak zaplątał się w gąszczu wstęgi. Efekt frustracji błazna wynikający z jego rozpaczliwej sytuacji widoczny jest między jego nogami. Potwierdzeniem takiej interpretacji jest napis na banderoli. Und die hab ich gerissen, dass ich mich hab beschissen. Na rysunku o podobnych wymiarach, wykonanym prawdopodobnie przez Behama, zaznaczone zostały jedynie puste banderole i błazen. Poprzez dodanie tekstu i ekskrementów, artysta nadał rycinie żartobliwy charakter. Interpretacja miedziorytu staje się pełniejsza, gdy rozpatrujemy ją jako pendant do putta ze wstęgą z alfabetem. Jeśli potraktujemy prezentowaną rycinę jako kontynuację tamtej, widzimy fatalne następstwo. Putto stało się błaznem, który zaplątał się w bałaganie nieopanowanego języka i nie potrafi wydostać się z plątaniny banderoli. Zagubione w gąszczu ornamentów postacie występowały w grafice już w XV wieku, chociażby w słynnych miedziorytach Izraela van Meckenema. Fakt, że Beham umieścił swój monogram na czapce błazna, a nie na banderoli, powinien ustrzec nas przed zbyt pochopnym potępieniem głównego bohatera. Jeśli sam artysta utożsamia się z psotnikiem,
oznacza to, że bawi się z widzem w dwuznaczną grę. Za taką interpretacją przemawia znaczenie słowa reißen, które może być rozumiane jako rysować, pisać, rytować lub wrzeć. Banderola została przecięta w kilku miejscach, a jej fragmenty przeplatają się ze sobą. Ręce błazna utknęły zaś w dwóch przedartych częściach, co pozwala na interpretację tekstu jako podarłem cię. Jednak ważniejsze jest jeszcze inne, dawne znaczenie słowa zottenreißen, oznaczające płatanie figli lub mówienie sprośności. Działanie artysty zostało zatem porównane do zachowania błazna. Na koniec przyjrzymy się miedziorytowi, który trudno przyporządkować do jakiejkolwiek grupy. Jest to dzieło Bartela Behama. Dziecko z trzema czaszkami. Jest to praca graficzna dotykająca problemu śmierci i motywu powracającego często w twórczości Bartela. Ukazane w różnej perspektywie czaszki i leżące obok nich bezwładnie dziecko budzą skojarzenia z przedwczesnym zgonem. Wymownym przedmiotem pojawiającym się na obu dziełach jest klepsydra, symbol upływającego czasu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy cała zawartość klepsydry znalazła się już w jej dolnej części. Jednak biorąc pod uwagę treść obu kompozycji, można przypuszczać, że zarówno przesypywanie ziarenek piasku, jak i życie dzieci dobiegło końca. W omawianym miedziorycie uderza sposób zakomponowania elementów. Umieszczona centralnie czaszka, leżąca na dwóch pozostałych, niejako zawieszona w próżni, zdaje się patrzeć wprost na widza i przenikać go swoim pustym spojrzeniem. Dziecko zostało odsunięte na dalszy plan. Widoczny jest tylko tył jego głowy i wygięte w nienaturalny sposób małe ciało oparte o czaszki. Tego rodzaju przedstawienia mogły być dla Behama również pretekstem do studiowania anatomii i swego rodzaju wyzwaniem. Artysta wykazał się umiejętnością ukazania pozostałości ludzkiego ciała z różnej perspektywy. Beham z pewnością wzorował się na rzeczywistej czaszce dorosłego człowieka, o czym świadczy kilkukrotne powtórzenie tego samego schematu, powielenie czaszki pozbawionej górnych siekaczy. W miedziorycie ujawnia się fascynacja Bartela nie tylko anatomią, ale też perspektywą, widoczna w zastosowanym silnym skrócie dziecięcych ciał. Inspirację mogła stanowić słynna rzeź niewiniątek Raimondiego, w której analogiczny jest układ leżących na pierwszym planie nagich niemowląt. Behama ukazał dzieci w nieco bardziej skomplikowanym układzie. Zgodnie z jedną z interpretacji, artysta odwołał się do wzorca włoskiego, zamieniając uskrzydlone putto lub geniusza na dziecko i w ten sposób intensyfikując nasz stosunek emocjonalny do tego tematu. Cechą wyróżniającą miedzioryt jest ledwo widoczna sygnatura BP, umieszczona nad czaszką po prawej stronie i poniżej daty. Bartel rzadko sygnował swoje prace graficzne. Można zatem przypuszczać, że dziecko z trzema czaszkami uznał za dzieło na tyle dobre lub ważne, że warte oznaczenia datą i sygnaturą. Ten krótki przegląd pozwala zobaczyć, jak zróżnicowana była tematyka prac braci Behamów. Pod względem technicznym osiągnęli wirtuozerię, tworząc precyzyjne kompozycje i uwzględniając wszystkie detale w obrębie miniaturowych rycin. Stworzenie nowych tematów oraz przetworzenie tradycyjnych motywów w nowy, niekiedy kontrowersyjny sposób czyni z nich artystów ważnych w rozwoju sztuki graficznej na północ od Alp.